centrum Wałów Śląskich. To jest to centrum, to musi być ryneczek. Tak wygląda. To jest tablica. Słońcu. Ale widzę 22, a jest wewnątrz, także całkiem nieźle. Jeszcze trwa zima, ale nie jest źle. No i zobaczmy. W nocy przyjechałem na taką oto miejscówkę. Jest woda. O, widzę pierwszy wędkarz. Tak wygląda moja miejscówka. Jest zima, to jeszcze nie jest zielono. Jestem w sumie niedaleko między tak Wrocławiem a Wołowem. Woda wygląda na czystą, fajną. Pewnie nie jeden z was. Ten marcowy dzień, jeszcze zimowy, by się może i przekąpał, pomorsował, co? A taki tutaj jest ściek, ale to nie ściek, po prostu czysta woda, nic. No, czuć sezon. Ale jeszcze biedne drzewa bez liści. No nic. Wracamy, rozruch poranny, zobaczymy. Całkiem spokojnie. Po prostu jest sezonowo. No ale w końcu jest marzec. Ale latem to tu pewnie jest. Oj, jest pełno ludzi. Także korzystajcie z uroków przedsezonowych. Widzę, że tu jest jakiś taki. Kto wie, może jakiś camping, plac, całkiem sympatyczny. Przerwa. 14 marca. Prawie koniec zimy. Mój kolejny kamperowy dzień. Całkiem przyjemna wiatka, plac. Myślę, że tu latem nie jeden kamper znajdzie swoje miejsce. Ale póki co w ten poniedziałek, 14 marca, idę sobie samotną dróżką, spokojnie, cicho. Wiatr troszkę wieje, ale jest bardzo przyjemnie, słońce świeci. Myślę, że takie wytchnienie, taka izolacja, takie spędzenie właśnie czasu na niczym jest nam potrzebne zawsze, zwłaszcza teraz. Przyszedłem do jakiegoś terenu rekreacyjnego, czy
taki oficjalnie dostęp do tej wody pewnie. Róża wiatrów. O, zimowa pora. No nie, zamknięte. O, jest. Regulamin ośrodka wypoczynkowego Wały. No i cennik jest poprawiony na 2021. 10 zł bilet normalny, ulgowy 7. No okej. Ale można sobie karnet wykupić za 5 dyszek. Ciekawe, jak będzie w roku 2022 wyglądał ten cennik. Wszystko jak nam wiadomo drożej. No i beczka zamknięta. Jakieś dwa autka stoją. Teren sympatyczny. No mówię, ma potencjał. Fajnie, przyjemnie, jak się zazieleni. Co najważniejsze, jest spokój, cisza. Chyba, że to jest znowu walor przedsezonowy, pewnie tak. Także powtarzam, korzystajmy z przedsezonowych. Dużo drzewek. Interesujące jest to wejście. Dosyć dziwne. Była furtka. Tak jakby piękne wejście, a tam jest to drugie. W sumie dziwne. Okej, tak to wygląda. Więc Wały między Wrocławiem a brzegiem dolnym nad Odrą. Tam jest ta elektrownia. Niby parking, tam jest znak, ale taki mało zachęcający. Znowu pełno worków tam widzę, tam opony. Oj, 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 Wały Śląskie. A tam po drugiej stronie mój domek na kółkach stoi, widać. Jeden, jedyny. Miejsc do zaparkowania jest dużo. Każdy znajdzie tutaj miejsce. Tutaj jest piękne zejście też. Czyli można popływać. No, tu jest takie boczne, dzikie zejście. To oznacza, że bez karnetu. No, bardziej chyba dla wędkarzy. Powiedzieć, że fantastyczna barwa wody od tego piasku. Nie trzeba jechać na południe Francji. Tylko ta temperatura tej wody może być inna. Teraz idę pod górkę, to chyba jest szczyt. Najwyższy szczyt Wałów Śląskich. Ale i takie miejsce jest. Góra Sabat. Z której to widać, że coś tu kiedyś było. Chyba pochówki. Nie wiem. Tak wygląda. Tu kolejny. Jakby to było typowe. Pochówkowy. Raczej na pewno. Bo tu jeszcze widać litery. Ciekawe. Oczywiście po niemiecku. Także na tym oto wzgórzu. O, jest krzyż nawet. No, w takim dziwnym stanie to zostało. Po prostu sobie kolejny zarys.
No i to jest ten szczyt z widokiem na mini jeziorko. No i takie oto stanowisko dla wędkarzy. O, nawet łódeczka mogłaby tu przybić. Widać wykonanie amatorskie, ale jest 20 września 2021 wykonanie. No i fajno jest, tylko po co te szkło? No i doszedłem znowu po obejściu całego jeziorka na moją miejscówkę. Pusta. W nocy spałem, w ogóle kamienna cisza, nic się nie działo, spokojnie. Tam jest taka mała dróżka, droga, tam jest latarnia, trochę rozświetlony stamtąd teren, ale spokojnie, nic się nie działo, to jest Wały Śląskie, polecam. Dobra miejscówka. Centrum Wał Śląskich. To jest to centrum, to musi być ryneczek. Tak wygląda. No jest tablica. Miejscowość Wały. Jestem tu. Jest przystanek. To jest sklep. I został tylko żubr. I już chyba nie ma sklepu, bo tam okno jest chyba tam, gdzie było wejście. Tak się mi wydaje. Także jestem tu. A to jest to jeziorko. A to jest już Odra. To są wszystkie atrakcje. Kąpielisko, ośrodek, baza noclegowa, czyli miejscówki. Ta miejscówka moja to jest tu. A tu jest ten camping. Klub żeglarski, stopień pierwszący. To właśnie ta elektrownia, to tu. Pewny cmentarz. A, no to to jest to. To byliśmy. Grodzisko jeszcze musi być. Kapliczka. Panorama Odry jest nawet. I miejsce na grilla. Cool. Tyle atrakcji. W takich małych wałach. Wały zapraszają. Tak. Dzisiejszej nocy, no jeszcze jest zima w końcu i nie tylko dzisiejszej. I, no temperatury są w nocy takie są. No i tej nocy, zobaczcie, wywaliło mi na czerwono. To oznacza, że nie ma gazu. I niestety, ale nad ranem się stało, nie jest źle, było i tak ciepło. Ale trzeba się dogrzewać no, przy 0 stopniach na zewnątrz, na Dolnym Śląsku. Przynajmniej takie temperatury są w nocy, jeszcze nie ma plus 10. No, to trzeba mieć ten gaz. Będę dzisiaj próbować coś takiego zrobić, żeby ta dioda zmieniła się na normalną, czyli żeby było zielone i żebym mógł się dogrzewać. Zobaczymy, czy mi się to uda i gdzieś taką butlę zatankuję gazem. Okej, no to jedzie, a póki co jedziemy na spacer. To już jestem po... Znalazłem takie miejsce, już jestem po zatankowaniu tego gazu. U mnie są akurat takie butle piątki, dwie akurat się mieszczą. No i już napełnił mi pan, miły. No i chcę wam pokazać, pochwalić się, czyli już mogę sobie odkręcić, wszystko gra, buczy. Chcę wam się pochwalić o czymś takim. To jest ciekawe, bo ostatni raz w Polsce jak tankowałem propan, to kosztował coś w granicach butla 50 zł niecałe. Cena 100 zł, wyobraźcie sobie, za 5 kg. Czyli, że 1 kg czystego propanu kosztuje 20 zł na stacji Gazella. Taką znalazłem pod Wrocławiem. No, wszystko drożeje. Jak widzicie, nawet w opisie jest,
gaz propan turystyczny. A ciekawy jestem, jak sobie radzicie z tankowaniem butli. Ja mam tutaj akurat ten GIN 21.8, czyli tak zwany duży, tak jak 11. No ale jest problem w Polsce, wiem. Ja preferuję czysty propan, żeby nie było kłopotów właśnie zimą. No i ciekawy jestem, jak wy sobie radzicie. Co tankujecie? Bierzecie propan butan, czy też właśnie czysty propan? No, napiszcie proszę jakąś informację, to będzie. Okej. No to co, zamykamy, jedziemy, jest ciepło.